Parch gruszy to choroba grzybowa występująca często razem z rdzą. Działa podobnie jak parch jabłoni. Może zmniejszyć plon o nawet 50% i znacznie osłabić drzewo. Stopień porażenia zależy od odporności i konkretnej odmiany, czy też warunków, np. deszczowy rok, cień, który ogranicza wysychanie liści, zbyt gęsta korona, wysoka temperatura. Choroba poraża liście, powstają czarne plamy, może porazić również owoce czy też niezdrewniałe pędy. Zwalczanie i zapobieganie. Oprysk fungicydami, który zwalcza również rdzę. Uprawa odmian odpornych lub o dużej odporności na parcha. Zagrabianie i palenie opadłych liści na jesień. Dokładne cięcie prześwietlające, które powoduje lepszy dostęp słońca i tym samym woda odparowuje, a liście stają się suche. Odpowiednie nawożenie, które wzmacnia drzewo, zastosowanie preparatów wzmacniających, np. Biosept Active, oprysk moczniakiem, oprysk skrzypem polnym. Zazwyczaj większość z tych metod nie pomaga i trzeba jednak użyć tych silnych środków chemicznych. Starajmy się zatem wsadzić odmiany odporne. Ja nie polecam żadnych odmian, które można kupić. Wszystkie mi znane chorują. Najlepiej zaszczepić zraz czy oczko z drzewa niechorującego, a jednocześnie dobrze owocującego, o smacznych owocach. Zazwyczaj są to jakieś stare, około 100-letnie drzewa. Niestety są one coraz rzadsze. Ciekawostka. Do infekcji dochodzi już przy 9 godzinach nawilżenia liści i w czasie, kiedy temperatura wynosi około 20 stopni. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!